Cześć, jestem Monika Urbańska. Jako instruktor firmy Indigo testuję wszystkie produkty wprowadzane na rynek przez tą firmę. Kiedy Indigo wprowadziło Keratin Base, postanowiłam przetestować możliwości tego produktu. Śmiało mogę stwierdzić, że produkt ten można by było nazwać dwa w jednym, ze względu na to, że można go wykorzystać jako bazę pod żel i pod hybrydę, ale także jako odżywkę do paznokci. Dlatego, że ma dużą zawartość keratyny, przez co odbudowuje i wzmacnia płótkę paznokci. Keratin Base. Keratin Base jest to produkt, dzięki któremu moje paznokcie są mocniejsze, twardsze i wyhodowałam je na dłuższe. Chcąc nosić długie paznokcie, jak to kobieta, musiałam zawsze przedłużać je sobie żelem na formie. Natomiast w momencie, kiedy Indigo wprowadziło Keratin Base, zauważyłam, że jest to produkt, który rewelacyjnie bardzo mocno wzmacnia płytkę i jest świetna także w przypadku usterek, takich jak pęknięcia, nadłamania naszych paznokci. Dzięki temu produktowi wyhodowałam swoje długie pazurki i polecam go serdecznie wszystkim paniom, które mają z tym problem. Zapomnij o wszelakich zapowietrzeniach bądź odpryskiwaniu hybrydy. Ten produkt ułatwi Tobie noszenie hybrydy na paznokciach. W obecnych czasach coraz więcej kobiet poszukuje produktów, które zawierają keratynę. Ze względu na to, że keratyna rewelacyjnie odbudowuje i wzmacnia zarówno nasze włosy, jak i paznokcie. Baza keratynowa Indigo to jest produkt, który zapewni Tobie, że przyciągniesz do swojego salonu coraz więcej kobiet. Dlatego, że możesz wprowadzić coś nowego. Zabieg keratynowy dla paznokci Twojej klientki. Dziewczyny, chcę Wam coś teraz pokazać. Zabieg keratynowy, który proponuje firma Indigo na płytce paznokciowej naturalnej. Tak jak powiedziałam wcześniej, dzięki temu produktowi odbudowałam swoje paznokcie. Mam je długie, moje paznokcie są płaskie. Pokażę Wam, w jaki sposób można zastosować tą bazę również przy płaskich paznokciach, aby troszeczkę je nadbudować. I teraz tak, do tego zabiegu potrzebujemy bazę keratynową, potrzebujemy koniecznie naszą polerkę, która jest 180x220, koniecznie potrzebny nam jest cleaner firmy Indigo, a także primer bezkwasowy. Bez tego produktu też bazy keratynowej nie da się dokładnie położyć na pazurki. Potrzebny jest nam także nabłyszczacz. To jest wszystko, co potrzebuje nasza klientka, aby mieć piękne, zdrowe i coraz szybciej, ładniej rosnące paznokcie. Całe życie miałam problem z naturalną płytką paznokcia. Mam bardzo kruche, słabe, łamliwe, rozdwajające się paznokcie. Żeby jak prawdziwa kobieta mieć ładne, długie pazurki, musiałam je przedłużać na formie. Po wprowadzeniu bazy keratynowej Indigo moje paznokcie wyglądają tak. Mój naturalny, odrośnięty paznokieć, jak widać, jest płaski. Dzięki bazie keratynowej mogę również nadbudować troszeczkę paznokieć, żeby nie był płaski i będzie on wyglądał tak. To jest mój paznokieć nadbudowany bazą keratynową. Chcę Wam pokazać, w jaki sposób ja nakładam ten produkt, aby rewelacyjnie trzymał się na płytce, żebyście nie miały z nim problemu, żeby nie było czegoś takiego jak odpryski hybrydy i żebyście mogły wprowadzić do swojej oferty zabieg keratynowy. Standardowo przygotowujemy płytkę, czyli odsuwamy sobie paznokcie kopytkiem metalowym, nie używamy patyczków drewnianych, bo jest to niehigieniczne. Odsuwamy sobie skórki kopytkiem metalowym, następnie wacikiem przemywamy naszą płytkę paznokciową. Cleaner odparowuje, nasza płytka jest odtłuszczona. Przygotowuję sobie primer bezkwasowy, tak jak powiedziałam wcześniej. Ja robię to w taki sposób. Przygotowuję sobie wacik, otwieram primer bezkwasowy, odsączam o wacik nadmiar mojego produktu i bardzo delikatnie, jak lakierem, maluję moją płytkę paznokciową, tak? Pamiętamy o tym, że to są primery i nie używamy tego produktu za dużo. Musimy odczekać jakiś czas, żeby ten produkt odparował, generalnie 30 do 40 sekund. Jeżeli nie mamy na to czasu, spieszymy się bardzo, możemy pracować w ten sposób, że po nałożeniu tego produktu na parę sekund wkładam mój paznokieć do lampy, dzięki czemu produkt mi szybciej odparuje. 5 sekund w lampie wystarczy. Wyciągamy paznokcie z lampy, następnie przygotowujemy sobie bazę keratynową. Jeżeli chodzi o bazę keratynową, można nakładać na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że nakładamy ją pierwszą warstwą bardzo cieniutko, delikatnie, następnie utwardzamy ją w lampie. Po wyjęciu z lampy nakładam drugą warstwę bazy. Bądź, jeżeli już jesteś wprawiona, bądź czujesz się na siłach, możemy tego produktu użyć od razu grubszą warstwą. Ja robię to w ten sposób.
cienka warstwa na 3/4 płytki. Rozprowadzam bazę równomiernie po całej płytce i delikatnie popychając ją do skórek. Chodzi o to, żeby nie było nadmiaru bazy przy skórkach, żeby tam było cienko tego produktu. Rozkładam ją sobie na całym paznokciu. Następnie dobieram więcej produktu i nakładam go na sam środek płytki paznokcia. Ruchem pędzelka, jakbym klepała, rozkładam bazę po mojej płytce. Pamiętamy o zabezpieczeniu wolnego brzegu, to jest bardzo ważne. Wyciągam rękę z lampy i paznokieć jest gotowy. Utwardzałam bazę keratynową w lampie LED Indigo 30 sekund. W lampie UV 2 minuty. Pamiętajmy o tym, aby dostosować czas utwardzania bazy keratynowej do mocy Waszej lampy. Gdybym ja wykonywała zabieg keratynowy pierwszy raz, nie wiedząc jaką moc ma moja lampa, na wszelki wypadek utwardziłabym bazę minutę. Dziewczyny, pamiętajcie o tym, że jest to baza, więc warto ją utwardzić dłużej w przypadku słabszych lamp. Nic się złego nie stanie, jeżeli baza będzie utwardzana zbyt długo. Natomiast jeżeli utwardzimy bazę za krótko, nie znając mocy swojej lampy, dostosujemy się do tego, co mówi producent, czyli 30 sekund, więc baza będzie na przykład utwardzona zbyt krótko, zabieg keratynowy może nie być wykonany prawidłowo. Więc żeby zabieg keratynowy był wykonany prawidłowo i tak jak mówi Indigo, lampa LED Indigo 30 sekund, Wasza lampa, polecam minutę, lampa UV 2 minuty. Paznokieć jest gotowy, cleaner, i ściągamy dyspersję. Przemywam moje paznokcie. I w tym momencie potrzebna jest mi polerka. Tak jak powiedziałam, nasza polerka 180x220. Najpierw delikatną stroną poleruję paznokieć. Ostrożnie przy skórkach, żeby nie skrzywdzić klientki. Następnie mocniejszą stroną, czyli 180, wyrównuje ewentualne niedoskonałości. I tutaj od razu zaznaczę, że baza keratynowa może zawierać, buteleczka bazy keratynowej może zawierać delikatne grudki. I to jest nic innego jak tylko keratyna, więc nie obawiajcie się tego, że po wykonaniu zabiegu, kiedy wyjmiecie rękę z lampy, zobaczycie, że Wasz paznokieć ma lekkie nierówności, jakieś grudki są na paznokciu. I właśnie dlatego jest nam potrzebna polerka, żeby wyrównać nierówności. Paznokieć wyrównujemy tak, aby miał idealną, równą powierzchnię. Jest to nam potrzebne w momencie, kiedy będziemy nakładały top lub kolor naszej klientce, żeby był idealnie równo położony na paznokciu. Czyli jeszcze raz, wyrównujemy nasz paznokieć, polerką przejeżdżamy po całym paznokciu, ściągamy nierówności, pamiętajmy o grudkach, wyrównujemy pazurka, odpylamy i zabieg keratynowy kończymy topem. Ja wybrałam Wet Look, cienką warstwę na błyszczacza, rozkładam na paznokieć. Ja kładę to w ten sposób. Na 3/4 paznokcia rozkładam Wet Look, następnie dosyć pionowo ustawiam sobie pędzelek i dopycham do skórek, żeby nie było grubej warstwy, takiego wałeczka przy skórkach. Cieniutko po całej płytce. I utwardzamy w lampie. Ok, i zabieg keratynowy jest gotowy. W tym momencie przemywam płytkę paznokcia i chcę Wam powiedzieć, dziewczyny, że pełen zabieg keratynowy, które ja wykonuję moim klientkom, trwa maksymalnie 15 minut, używając lampy LED oczywiście. Maksymalnie 15 minut. Wet Look przemywam cleanerem Super Shine, żeby mi się pięknie błyszczał. Zabieg keratynowy, tak jak powiedziałam, trwa maksymalnie 15 minut. I teraz możemy wykonać sobie jeszcze zabieg keratynowy naszej klientce połączony z manikierem hybrydowym, czyli położyć kolor. Gdyby nasza klientka nie chciała samej keratyny na paznokcie, czyli nie kładziemy topu, w tym momencie możemy położyć kolor. Ja robię to tak. Mój drugi paznokieć, tak jak pokazałam Wam wcześniej, on już jest lekko nadbudowany. Ja jeszcze raz położę sobie keratynę, dlatego że mam odrost na paznokciu. Położę sobie keratynę, pokażę w jaki sposób już na nadbudowanym paznokciu kładę bazę keratynową i pokażę w jaki sposób aplikuję kolor. I nie mam żadnych odprysków hybrydy. Czyli klientkom, którym się hybryda nie trzymała, przy tym zabiegu będzie się trzymała rewelacyjnie. I jeszcze raz, odtłuszczamy płytkę paznokcia,
Czyli standardowo przygotowujemy paznokcie, matowimy je pilniczkiem, wiadomo, gradacji 180, odsuwamy wcześniej skórki, odpylamy paznokieć, przemywamy go cleanerem. Moje paznokcie już wcześniej były przygotowane. Przemywamy go cleanerem, nakładamy primer bezkwasowy, tak jak mówiliśmy wcześniej. I tak jak pokazywałam, ja robię to w ten sposób, że nadmiar primera odsączam opaciek. To jest bardzo ważne, żeby nie kłaść zbyt dużo primera klientce na naturalną kłódkę paznokcia. Primer bezkwasowy możemy śmiało aplikować w ten sposób, że kładziemy go jak lakierem na naszą kłódkę paznokcia. Czekamy, aż paznokieć odparuje. Primer odparuje z paznokcia. Przygotowujemy sobie bazę keratynową. Tak jak powiedziałam wcześniej, mój paznokieć był już wcześniej przedłużany i utwardzany bazą keratynową, w związku z tym mam już paznokieć nadbudowany, nie taki płaski jak ten poprzedni, i pokażę, w jaki sposób aplikuję bazę keratynową już po raz drugi. Nie kładę jej cieniutko, a nabieram trochę więcej produktu na pędzelek. I tak samo jak poprzednio, jedną warstwą, nie za cieniutką, rozkładam po całej płytce, delikatnie pędzelkiem dosuwam sobie bazę, dopycham sobie bazę keratynową do skórek. Pamiętamy, nie zalewamy skórek klientce. Mogę zabezpieczyć wolny brzeg. Jeżeli mam już bazę keratynową położoną na paznokciu, nie jest to konieczne, ale jeżeli chcecie czuć się bardziej pewne, żeby to było wszystko wykonane prawidłowo, warto bazą keratynową przeciągnąć jeszcze troszeczkę po wolnym brzegu. Jak widzicie, nie nadbudowywałam paznokcia, mój paznokieć już jest lekko nadbudowany, nie kładłam bazy cieniutko, położyłam ją zwyczajnie, jakbym kładła żel. I do lampy na 30 sekund. 30 sekund minęło, mój paznokieć jest gotowy, utwardzony. Bierzemy cleaner, przemywamy dyspersję. Oczywiście niezbędna jest nam nasza polerka. Gradacją 220 delikatnie poleruję pazurka. Przypominam, że jeżeli pojawią Wam się jakiekolwiek grudki, polerka będzie niezbędna, czyli 180 spolerować sobie te grudki, żeby ładnie nam się rozłożył kolor, żebyśmy nie miały żadnych nierówności na płytce. Pazurek jest spolerowany, ściągamy pył i kolor. Hybrydy nie aplikuję na warstwę dyspersyjną bazy, a ściągam nadmiar bazy i właśnie o to tutaj chodzi w tym produkcie, żeby ściągnąć dyspersję. Ten produkt ma bardzo dużą dyspersję, więc musimy po prostu przemyć. Oprócz tego, tak jak mówiłam wcześniej, produkt może zawierać delikatnie grudki i dlatego polerka przed nałożeniem koloru jest niezbędna. Paznokieć mamy gotowy, zmatowiony. Pyłek jest ściągnięty. Hybryda. Pamiętajmy o tym, że w zależności od tego, jak napigmentowana jest hybryda, tak kładziemy kolor. I pamiętajmy o tym, że też trzeba grubość koloru dostosowywać do naszej lampy. W lampie LED utwardzi nam się wszystko, nawet jeżeli nałożymy, załóżmy, mocno napigmentowany kolor, troszeczkę grubiej. Ja polecam zawsze każdy kolor nakładać pierwszą warstwę troszeczkę cieni i dołożyć drugą warstwę, żeby kolor równomiernie nam się rozłożył. Jeżeli chodzi o hybrydy Indigo, one są tak napigmentowane, że czasami niektóre kolory kryją już w pierwszej warstwie. Wybrałam sobie kolor Pina Colada i działamy. Pierwsza warstwa cieniutko na 3/4 paznokcia. Ja to robię w ten sposób. 3/4 paznokcia, rozkładam kolor, pionowo ustawiam sobie pędzelek, dopycham kolor do skórek, tak żeby nie powstał mi tam z mojego koloru wałeczek, żeby kolor był równomiernie rozłożony. Rozkładamy kolor po całym pazurku. Jeżeli chcemy, aby ten kolor był idealnie rozłożony na całym paznokciu, ciężko jest to zrobić na swoim pazurku, u klientki jest łatwiej, ja polecam naciągnąć troszeczkę, odsunąć opuszek, aby głębiej wcisnąć kolor. Wówczas nie będzie tak szybko odrostu. To też jest bardzo fajny sposób, bo czasami panie narzekają, że im szybciej rosną paznokcie i częściej muszą chodzić na uzupełnienie pazurków. Ok, kolor mamy rozłożony, pierwsza warstwa. Do lampy 5 sekund w przypadku naszego koloru i naszej lampy Indigo LED. Kiedy macie inną lampę, 30 sekund. Ok, 5 sekund minęło, mam położoną pierwszą warstwę koloru. Jak widać, mam nadzieję, że widać, pierwsza warstwa już bardzo ładnie pokryła mi paznokieć. Nakładamy drugą warstwę, tak samo cienką. Podobny sposób, czyli na 3/4 płytki paznokcia rozkładam sobie kolor płasko pędzelkiem po całym paznokciu, odsuwamy skórki,
drugiej strony. Delikatnie pędzelkiem naciągam oczywiście mój paluszek, moje skórki, moje wały paznokciowe i dojeżdżam pędzelkiem pionowo kolorem do skórek, żeby ich nie pozalewać. Ok, kolor mam położony. Kolejne 5 sekund. Manikir hybrydowy w połączeniu z bazą keratynową powinien Wam zająć jakieś 25 minut, pracując oczywiście na lampie LED Indigo. Gdybyśmy używały lampy UV, jakieś 35 minut myślę, że powinien Wam zająć ten zabieg w połączeniu właśnie z Keratin Base. 5 sekund już minęło, paznokieć jest utwardzony, kolor nam się utwardził, nakładamy na błyszczak, wybrałam Wet Look. I podobnie, zaczynam od 3/4 mojej płytki paznokciowej, płasko pędzelkiem, rozkładam na błyszczacz, odsuwamy skórki, nakładamy top na cały paznokieć, naciągam skórki, pionowo pędzelkiem, wjeżdżam topem przy skórkach. To jest bardzo ważne, żeby nie mieć takiej grudy, takiego wałeczka przy paznokciach, przy skórkach. Napuszczający położony do lampy. Paznokieć mamy już nabłyszczony, nabłyszczak nam się utwardził. Przemywamy go cleanerem Super Shine, żeby nam się pięknie błyszczał. Jak chcecie, żeby Wasze paznokcie się pięknie błyszczały, to jest jedyny cleaner, który Wam to gwarantuje. Ok, teraz tak. Chcę jeszcze Wam, dziewczyny, powiedzieć, że jeżeli chodzi o bazę keratynową, to jest produkt, który, tak jak powiedziałam Wam na samym początku, jest pomocny przy takich usterkach typu pęknięcia, nadłamania paznokcia. Sprawdziłam to osobiście, można nim nadbudować troszeczkę paznokieć na formie. To znaczy nie chodzi o przedłużenie paznokcia na formie, żeby one były długie, tylko w przypadku, kiedy nasza klientka ma krótką płytkę paznokciową bądź złamała jeden paznokieć, a nie ma ich jakichś bardzo długich, na formie spokojnie można bazą keratynową ten paznokieć przedłużyć. Co jeszcze? W przypadku, kiedy mamy odrost, a nie mamy czasu na pełne uzupełnianie paznokci, baza keratynowa rewelacyjnie sprawdza się w tak zwanym nadlaniu żelu przy odroście, więc też bardzo polecam. No i co? Właściwie to tyle, co mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o bazę keratynową, jest to obecnie jeden z moich najbardziej ulubionych produktów, dlatego że po pierwsze zawiera keratynę, a jest to teraz na rynku obecnie bardzo poszukiwany produkt, czyli produkty, które zawierają keratynę, co robią? Wzmacniają, odbudowują. Dzięki temu produktowi Waszym klientkom paznokcie będą rosły szybciej, będą piękniejsze, bardziej zdrowsze, mocniejsze i trwałe. Także polecam bardzo. Keratin Base. Bye bye.